Dobry Wieczór Państwu. Dzień dobry państwu na sali w prozie klubu Wrocławskiego Domu Literatury, państwo przed urządzeniami elektronicznymi czy tam jakimiś innymi elektrycznymi. Gościnią Wrocławskiego Domu Literatury w pierwszych po wakacyjnych trzech czwartych rozmowie, rozmowach o literaturze jest Sara Antrzak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Państwo mogą być brawo. Sara napisała w mediach społecznościowych, że w końcu po siedmiu miesiącach od Premiery ma szansę na spotkanie autorskie w swoim, w swoim mieście. Więc dobrze wiecie, że ten czas pandemiczny nie sprzyja nam, a tego hybrydowego życia wydarzeń kulturalnych, czyli takiego, gdzie możemy zaprosić jakąś ograniczoną liczbę publiczności, a jednocześnie nadajemy, dopiero się wszyscy. Uczymy. Dobrze. Sara Anczak jest autorką trzech powieści. Trzech, prawda? Ta jest trzecia. Tak, prawda. Dzisiaj będziemy o niej rozmawiać, bo, bo jest tego oczywiście warta, jak każdy, kto, kto siedzi na tej scenie. To jest Lina. Taki nosi y, y, tytuł ta powieść. Ale zanim o niej porozmawiamy, to trzeba by pogadać trochę o tej literaturze, którą uprawiasz, bo, bo, bo generalnie jest tak, że jak ja mówię jakiemuś autorowi, że uprawia literaturę popularną, to on się obraża. Ty się obrażasz? Nie, nie obrażam się. To powiedz jak... Bo to jest literatura popularna w najlepszym sensie. Bo, jest, bo są różne odmiany literatury popularnej, są też takie, które nie mają sensu. A, a, to, a to ma... I, i, I zacznijmy od końca, czyli od czytelnika. Jednym z wyznaczników tego, co nazywamy literaturą popularną, w jej przeróżnych odmianach, gatunkach i typach, jest taka zasada, że pisarz uprawiający literaturę gatunkową, popularną niejako wpisuje swojego czytelnika w tekst. To znaczy, tym się różni od pisarza, przepraszam za wyrażenie, wysoko artystycznego, że tego drugiego czytelnik w ogóle nie interesuje. Interesuje go to, co on ma do powiedzenia i on sobie tego czytelnika nie projektuje. I odpowiedz proszę, pisząc linę, kto był twoim wymarzonym czytelnikiem? Kogo, w kogo wpisywałaś ten tekst, w ten tekst? Z, z kim rozpoczęłaś tę grę? to znaczy dla mnie każdy czytelnik jest wymarzonym czytelnikiem, może od tego zacznę i nie targetowałam jakoś tak konkretnie książki na konkretną grupę wiekową. Zakładałam, że odbiorcy będą mniej więcej w wieku od pewnie 19 lat, ale w górę, ale nie myślałam o, nie projektowałam sobie konkretnej, idealnej wizji osoby, która mogłaby trafić na tę książkę, ale myślałam, prawda jest taka, że Myślałam o tym, że dobrym odbiorcą tej książki byłaby osoba, która przeżyła coś trudnego w życiu i może się utożsamić z bohaterami. I gdyby ta książka wywarła jakąś różnicę, jakoś pomogła takiej osobie, na przykład poradzić sobie, to by miało dla mnie znaczenie. No i to jest następny element potwierdzający twoją świadomość popularnego pisania, bo, bo ono, ona ta świadomość również zakłada, powinna, e, powinna zakładać ten element, o którym mówiłaś, to znaczy element identyfikacji. E, t, 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 bohaterowie <coughs> Liny są skonstruowani, no właśnie, i to jest ciekawe, nie do końca w taki sposób, który tę łatwość identyfikacji, czy, który tę identyfikację by ułatwiał. Mówimy tu o dwójce, dwójce głównych bohaterów oczywiście przede wszystkim, może nie tylko, w postaci drugiego planu również nie, Należą do tych, którymi zachwycałyby się matki przyszłych partnerów lub partnerek, na przykład. Co cię fascynuje w świecie traumy? To znaczy, nie wiem, czy fascynacja jest tutaj takim dobrym, dobrym określeniem, ale chciałam napisać książkę. Y o czymś trudnym, bo jakby interesuje mnie poruszanie tych tematów, nie interesuje mnie pisanie o łatwych, przyjemnych rzeczach, takie typowo rozrywkowe. I kiedy myślałam właśnie o mojej głównej bohaterce, pomyślałam, że to powinna być postać z domu dziecka, ponieważ chyba nie zdarzyło mi się przeczytać jeszcze książki, gdzie głównym bohaterem był, byłaby osoba z domu dziecka. Nie no, jest kilka, ale... ale... Mam na myśli taką popularną, bardziej współczesną hmm. literaturę, oczywiście, nie? I... i pomyślałam sobie, że to może być ciekawe wyzwanie, wyobrażenie sobie takiej postaci, której nikt nigdy nie kochał. Jak, jak czuje taka postać, jak myśli taka postać, jak postępuje taka postać. Pomyślałam, że byłaby zupełnie inna od takich ludzi, których ja znam i, i tak, takiej osoby, którą sama jestem i pomyślałam, że to by będzie literacko ciekawe wyzwanie. Okej, okay, ale nie, 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 nie zatrzymujesz się w tym... Piekle, z którego wydobywasz swoją bohaterkę, nie zatrzymujesz się tylko na takim oznaczeniu jest z domu dziecka. Ty ją sprowadzasz na coraz niższe, mówimy o ninie, Ty ją sprowadzasz na coraz, coraz niższe pokłady, coraz niższe kręgi tego piekła, w momencie, w którym ona odtwarza na kartach książki, wraz z, jej, z rozwojem fabuły, odtwarza to, co się jej kiedyś. Wydarzyło. Ja miałem takie wrażenie, czytając to, że, że to jest w stosunku do postaci dość okrutne. Prawda? Bo to, bo to można stopniować niemal w nieskończoność. Ja, nie, jak zawsze w tego typu rozmowach, tu się zwracam do Państwa i na sali, i przed ekranami, jak zawsze w tego typu rozmowach o tego typu literaturze troszkę musimy grepsować, bo nie zamierzamy Państwu tłumaczyć i mówiąc językiem młodych, spoilerować tej powieści. Ona jest poza wszystkim, intryga jest w taki sposób zarysowana aby wykorzystać bardzo wiele fantastycznych elementów po powieści popularnej czy gatunkowej, czyli krótko mówiąc od, od suspensu przez, przez wytrzymanie, wytrzymanie tajemnicy. Y więc po to nam proszę wybaczyć. Ale Państwo potem sobie przeczytacie tę książkę. Jeśli jeszcze nie czytaliście, będziecie już dokładnie wiedzieć. Wracam do tego okrucieństwa. Ono... Y czy one jest Ci do czegoś potrzebne? To, 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 to nagromadzenie zła, które przydarzało się ninie przed czasem, którym rozpoczyna się fabuła, czy ono jest Ci do czegoś potrzebne jako pisarca, jako człowiekowi? Okay. Najpierw się tylko odniosę do tego za zarzutu okrucieństwa, bo ja myślę, że... Nie jakby... jest zarzut. Nie, okay. nie, nie, nie do... Literaturze w ogóle nie możemy stawiać zarzutów, bo ona jest właśnie od tego, żeby, żeby to wszystko przełamać. Jasne, ale poczułam się okrutnym autorem przez chwilę, więc jakby y, chodziło mi... Może to bardziej jest okrutne wobec czytelnika, bo Nina swoją historię już przeżyła i ona w momencie rozpoczęcia akcji już jakby jest po tej historii. Ja tym nie epatuję w książce. To jest gdzieś tam po kawałku, gdzieś tam tej tajemnica jest odkrywana. No, Poznajemy ją gdzieś pod koniec. Może to jest okrutne wobec czytelnika, że, że, że dostaję coraz więcej. Miało być mi następne pytanie. Okay. Jak już powiesz, dlaczego znęcasz się nad postacią, to teraz powiesz, czemu znęcasz się nad czytelniki. Yy, nie, to, to na pewno nie chodziło mi o jakieś epa epatowanie nieszczęściem bohaterki. Chodziło mi o takie przedstawienie yy, zdarzeń, które ją ukształtowały. I na początku gdzieś tam dostajemy silną postać i. Dowiadujemy się stopniowo, dlaczego ona jest taka, jaka jest. I to, co na początku może nas irytować, albo czego możemy nie rozumieć w niej, czemu zachowuje się w dziwny sposób, jest wyobcowana i zamknięta na uczucia, to tłumaczę to stopniowo. i to jest bardzo świadomy zabieg, bo nie chciałabym wszystkiego dawać jakby na początek, żebyśmy od razu wytworzyli w sobie czy współczucie, czy jakieś inne emocje. Po prostu takie stopniowe odsłanianie tajemnicy bohatera w wielu książkach stosowane. Myślę, że tutaj właśnie było takim potrzebnym zabiegiem, żebyśmy stopniowo się z nią identyfikowali. Jasne, udanym, natomiast, natomiast i tak z łatwością schodzisz na następny krąg piekła, bo nie spotykasz swojej bohaterki. Z czymś, co utożsamiamy z normalnością. Tylko spotykasz z innym człowiekiem, z mężczyzną, yy, równie mocno potraktowanym yy, przez życie. Nie wiem, chciałeś takiej pary? To... Ja Zawsze spróbuję zrozumieć, dlaczego. dlaczego yy... Bo wiesz, jest jeszcze w literaturze popularnej coś takiego, że to ma dawać radość czytania. Ta książka daje radość czytania, oczywiście, tylko ma dawać taką radość. Yy... Wielu wydawców niestety traktuje zbyt komercyjnie. Tak? Musimy, musimy na końcu wrzucić jednakowoż jakiś zachód słońca i parę trzymającą się za ręce, żeby czytelnik przeżył, przeżył katarzis. Zdajesz się nie przejmować tą regułą. No tak, ja żadnymi regułami się nie, nie przejmowałam, nikt mi niczego nie narzucał, kiedy pisałam tą książkę. I tak chciałam stworzyć taką parę, odpowiadając na, na twoje pytanie. No, dokładnie takie było moje założenie, bo stwierdziłam, że mamy już wystarczająco dużo normalnych par, które się normalnie w sobie zakochują, czy tworzą jakąś normalną przyjaźń, normalną relację i stwierdziłam, że zrobimy parę takich buntowników i zobaczymy, co się stanie. Kiedy oni na siebie wpadną i takie dwie iskry i będzie wybuch. Jak, jak piszesz... Dajesz swoim postaciom dowolność, potrafią cię zaskoczyć w trakcie. Tak? Jesteś tego typu autorką, która, która rysując charaktery z grubsza pozwala im się później samym kształtować. Tak, dokładnie tak było z tymi postaciami. Ja bardzo długo budowałam, zwłaszcza posadniny. I w pewnym momencie te postacie ożyły w głowie. To jest zresztą ten najpiękniejszy moment w pisaniu, i już zaczęły, zaczęły tak naprawdę podążać swoją drogą. Ja już na to nie wpływałam. Wyjaśnijmy Państwu y, tytuł y, 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 Lina, powtórzę, w, ta, w takim znaczeniu, że ja czy, próbując coś przeczytać o tej książce, szybko zorientowałem, że ona jest, y, ona jest katalogowana, a tym samym szufladkowana, a tym samym niewłaściwie nie, nie zamykana dla pewnego środowiska na przykład spinaczkowego, w którym, y, w którym dzieje, się, y, dzieje się akcja. Tytuł Lina no też mógłby brodzić wrażenie, że napisałaś książkę dla wspinających się. Tak, no to jest ten, to pierwsza jakby, pierwsza interpretacja, taka najprostsza, rzeczywiście to jest książka o wspinaczach, że tytułowa lina, tak jak, jak element sprzętu wspinaczkowego, no ale oczywiście to jest ta, tylko taka, to co jest nad powierzchnią, a jeśli się przeczyta książkę, to no, myślę, że już można dojść do tego, że książka jest tak naprawdę no, dla wszystkich ludzi, a ta wspinaczka jest tylko taką metaforą. Tak, tak, to się szybko wie, bo, bo kiedy, kiedy bohaterowie. To jest jeden z ciekawszych czytelniczych doświadczeń przy tej książce. Kiedy bohaterowie, tu dużo ich zdradzamy, bo nie powiemy w jakich okolicznościach, ale wchodzą na Elbrus, to praktycznie załatwiasz to jednym zdaniem. My nawet nie widzimy, jak wchodzą. Tak? To znaczy, I to jest ten moment, w którym zaczynamy sobie zadawać. Znaczy, wiemy już, że to nie jest książka o spinaczce, że, że mamy mocno zmetaforyzowany świat i, i należy go czytać równolegle. No, ale z drugiej strony, wiem skądinąd, że się wspinasz. Książka jest, książka jest dobrze skwerentowana, fajnie, fajnie realistyczna. To chyba jej. Nawet jeśli traktujemy tutaj wspinaczkę, czy, 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 czy dążenie do bycia na wysokości, o czym za chwilę jeszcze pogadamy. Traktujemy metaforycznie, to i dla kogoś, kto, kto, kogo nie wiem, kogo ciekawi wspinanie się, ciekawią wysokie góry albo po prostu ścianki, jest dobrze odrobiona. Ja niestety nie potrafię tego ocenić, bo kiedyś próbowałem wejść na ścianę i to się skończyło bardzo szybko. To powiedz trochę o własnych doświadczeniach spinaczkowych, które, które pozwoliły Ci ten sztafasz, ten kostium umieścić w tej książce. Były takie dwa zdarzenia, które miały duży wpływ na to, jak ta książka ostatecznie wygląda. Pierwsze to było, jak, jak poszłam na, na ściankę i asekurowałam mojego męża i podszedł do mnie instruktor i powiedział, że jeśli dalej będziesz tak asekurować, to zostaniesz morderczynią. I użył dokładnie. tak? Nie, użył słowa morderczynią i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i stwierdziłam, że no, nie użyję tego w książce, ale że faktycznie to, to, jakby to mi uświadomiło jakie to jest niebezpieczne, jaką biorę na siebie odpowiedzialność trzymając kogoś na linie. A druga sytuacja to było właśnie kiedy byliśmy na kursie skałkowym z rosyjskim klubem wysokogórskim w Sokolikach. Tam też podobna akcja rozgrywa się w książce I, i słuchałam innego instruktora, który mówił właśnie swojej grupie, że asekurując jesteście odpowiedzialni za wszystko co wydarzy się na drugim końcu liny. Za, za życie, powierze, po prostu jesteście odpowiedzialni za, za życie waszego partnera. No i to też zrobiło na mnie bardzo wielkie wrażenie, bo, bo kiedy mówi się o spinarce, często mówi się jako o sporcie, wyczynowym, ekstremalnym, ale tak naprawdę to te słowa nic nie mówią. A kiedy sobie zdamy sprawę, że naprawdę y, trzymamy czyjeś życie w rękach, no to to już robi wrażenie i ja na ten aspekt postawiłam w książce. Mhm. Ale to, wiesz, że to zawsze jest takie niebezpieczeństwo, kiedy tak się robi. Yy, bo, bo to przecież nie jest żadna rzadka strategia pisarska, że zasłyszymy coś, co nas zmienia, prawda? I zaczynamy drążyć i... i, 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 i przeklejać takie odłamki życia do, do, do powieści. No ale jest też druga strona, bo to piszesz o bardzo konkretnym środowisku, co może na przykład spowodować, że jacyś twoi znajomi albo inni wspinacze mogą się próbować na kartach tej książki odnaleźć. Ja tego nie potrafię ocenić, ale czy rozłożyłaś w tej książce jakoś akcenty w ten sposób, że... Pewnie, tak jak mówię, klejąc, a nie, a nie portretując wprost, ale jednak portretowałaś jakichś ludzi, których znasz? Nie, starałam się tego nie robić, bo nie chciałam się czuć jak taki podwójny agent, bo, bo należę do klubu wysokogórskiego, należę do sekcji należałam do sekcji spinaczkowej. i jednak nie czułabym się z tym w porządku, że, że potem moi koledzy z klubu czy ze ścianki by się czuli, że je, należałam tam po drodze ich podsłuchiwać i potem wykorzystywać jakieś ich cytaty w książce. Więc starałam się... Czasami mi się zdarzało coś zasłyszanego rzeczywiście wykorzystać, ale rzadko i, i starałam się zdecydowanie nie postaci z realnego życia nie przekładać na kartki, nie, nie kraść nikogo do książki. Ciekawe, czy to jest możliwe. No wiem, że się starałaś, ale ciekawe, czy to jest możliwe. Czy po lekturze tego ktoś wrócił do ciebie i, I jeszcze powiedział... Jeszcze się tak nie zdarzyło. I, nie odzywam się? Nie, nie właśnie jeszcze, jeszcze na razie nikt nie przyszedł z pretensjami, e, także chyba, chyba nie jest źle, bo minął już pół roku, także to już może mi się ubiegł. Już by ktoś przyszedł. E, w, 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 to pomówmy o tej wysokości trochę. Dwójka Twoich bohaterów, Nina i Mikołaj, do, do, do dotknięci życiem strasznym w obydwu wypadkach. Ich łączy. Nina o tym mówi wprost. W przypadku Mikołaja możemy, możemy się oczywiście domyślać. Ich łączy. Przekonanie o tym, że wolność jest równoważna z wysokością, tak, że, że, że wysokość nas uwalnia. I teraz, kiedy popatrzymy na to z punktu widzenia świata himalajstów, czy, czy, czy teatrowników, to no wszystko jedno, ludzi, którzy się wspinają, to czy ty tutaj, Nazywasz jakąś ogólną cechę ludzi, których gna w góry, w, 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 w brak tlenów, ekstremalny wysiłek. Tak? Czy, czy Twoim zdaniem, albo z Twojego doświadczenia, wynika, że większość tych ludzi po prostu idzie, żeby być wolnymi? Wydaje mi się, że pragnienie wolności może być jedną z głównych motywacji, ale pewnie nie jedyną, bo, bo dochodzą też takie aspekty jak ambicja, pragnienie spełnienia marzeń, przekroczenie jakichś granic własnych i zapisanie się w historii, więc myślę, że tych motywacji może być dużo więcej. W przypadku tych bohaterów, no to postawiłam rzeczywiście na, na, na wolność, oni tego głównie szukają, wspinając się. Zrozumiałe, Nina, spędziwszy życie, oboje są bardzo młodzi, więc mówimy o nieodległej ich przeszłości, prawda? Spędziwszy życie w, w domu dziecka, w przechowalni, jak, jak się tutaj o niej mówi, praktycznie nie, 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 nie ukazujesz tego w innej perspektywie niż więzienna. Mikołaj dla odmiany był więźniem nałogu. Ich, ich dążenie ich do wolności zdaje się być tutaj, zdaje się być tutaj dość rzeczywiste. Ale wiesz, w tym jest też w, o, o, w przypadku obojga tych bohaterów, bardzo, bardzo twardych przecież y, ludzi, y, w tym jest też ucieczka. W tym spinaniu, w uciekaniu, uciekaniu od ludzi. Tak, zdecydowanie oni uciekają też od, od swoich traum, od radzenia sobie z problemami życia codziennego, bo ci bohaterowie są, są świetnymi wspinaczami, obo, oboje mają wielki talent, ale bardzo kiepsko sobie radzą z codziennością, z rzeczywistością, z obowiązkami, z relacjami z ludźmi, i od tego wszystkiego uciekają w góry, bo to jest taki świat, który należy do nich, gdzie tylko oni decydują, których zasad przestrzegać, gdzie nikim niczego nie narzuca i gdzie mogą, no właśnie. To jest, to jest ta ucieczka przed, przed tym światem na dole, który, no, w którym po prostu jakoś nie potrafię funkcjonować normalnie. No ale powiedziałeś coś ciekawego, bo, bo jeśli by przyjąć, że... Yy że wolność i że ucieczka, i tak jak mówisz też ucieczka od świata, w którym się gubią, którego nie rozumieją, który nie jest im potrzebny w tych swoich małych realiach paragonowo, rachunkowo, prawda, życiowych, no, no to, to, to jednocześnie, to jednocześnie idąc wysokie, szczególnie góry, są poddani zupełnie innym siłom, to znaczy nie, nie do końca ci wierzę, kiedy mi mówisz, że, że tam wszystko się odbywa wedle ich reguł. Tam się chyba jednak wszystko odbywa wedle reguł przyrody. Tylko oni respektują te prawa natury. I jakby wysiłek, czy, czy, czy to, że będą mieli jakieś ograniczenia, bo nie będą w stanie być wyżej, czy to, że zejdzie lawina, czy to, że będzie mróz, z tym jest się w stanie im łatwiej pogodzić. To, to są w stanie zrozumieć łatwiej niż, niż zasady, które rządzą się tym światem, czyli w przypadku to, Niny to, że otaczają ją ludzie, którym na niej w ogóle nie zależy, a w przypadku Mikołaja to, że ciągle ktoś mu coś próbuje narzucać, jakieś reguły, zasady, yy, to łatwiej się już chyba im mierzyć z naturą. W, w moim yy, młóżczku człowieka, który się boi wysokości. Yy, yy. To jednak jest przytłaczająca siła. Ale rozumiem, że dla kogoś, kto się musi wspinać, to, to, to troszkę inaczej to, troszkę inaczej to. Bo w tym nie ma nic racjonalnego, że ktoś woli pójść w wysokie góry niż załatwić coś na poczcie, ale tacy co są moi bohaterowie właśnie. Pewnie kolega, który nas realizuje 30 lat temu, powiedział, do mnie nie chodźmy w góry, bo tam się człowiek męczy. Ja, ja mu wierzę. <laughs> To przeskoczmy. Do tych tematów jeszcze spróbujemy wrócić, może, może przy innej okazji w tej rozmowie. Natomiast przeskoczmy do Wrocławia. Jesteś Wrocławianką i książka dzieje się w, we Wrocławiu. I jak wszystko w tej książce, to, to, to znowu nie jest Wrocław pocztówkowy. To jest. No właśnie, jaki to jest Wrocław? Prawdziwy. Prawdziwy, pewnie. Tak. Każdy jest prawdziwy. Ten pocztówkowy też jest prawdziwy. Jasne, tak. Ale, ale no, no nie było moją intencją tworzyć takiego Wrocławia, który ja znam, czyli takiego Wrocławia kulturalnego, Wrocławia festiwalów muzycznych i, i, i książkowych. I e, chciałam pokazać taką stronę, e, może troszkę bardziej taką, e, nie wiem czy brudna to jest dobre słowo, ale taką może bardziej ukrytą, taką niereklamowaną, e, no z punktu widzenia osoby, która właśnie e, nie korzysta z tych uroków życia Wrocławia, z rynku, z, ze wszystkich barów i rozrywek, tylko właśnie mieszka gdzieś tam w nieciekawej dzielnicy i ma troszeczkę inne spojrzenie na to miasto. Mieszka w nieciekawej, pracuje w nieciekawej. To wszystko jest tak, jakbyś zabierała tych bohaterów z serca Wrocławia, również geograficznego serca. To, to, to fajnie, bo takie obrazy są potrzebne oczywiście, one równoważą nasze wizerunki miast przeróżnych, ale w stosunku do Wrocławia wydało mi się to o tyle nieuczciwe, że nie potrafiłem sobie wyrazić, wyobrazić grupy młodych ludzi, bo, 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 nie tylko dwóch głównych bohaterów, ale też przecież drugoplanowe postaci, moc, mocną kreską zarysowane, bardzo, bardzo żywe, że, że oni nigdy nie pojawiają się w miejscach, które są oczywiste dla ludzi w ich wieku. Tak jakbyś, wiesz, sztucznie zabrała ich tylko po to, żeby wykreować świat peryferyjny. Nie, nie, nie do końca tak jest, ponieważ to są po prostu pasjonaci wspinaczki. I oni pojawiają się tam, gdzie są ścianki wspinaczkowe, które też są częścią kultury naszego miasta, jakby nie patrzeć, sportowa, sportowa część miasta. Poza tym książka zaczyna się od opisu iglicy, więc jest też aspekt taki bardziej estetyczny. No bez Wrocławia. wątpienia, od opisu iglicy, na którą ktoś wchodzi. Tak między nami, mówiąc te Jackasowe zabawy twojego głównego bohatera, który sobie to przebiegnie pod mostem jednym, to wejdzie na iglicę. Jakoś zawsze go policja, znaczy nie mogą go złapać potem. To akurat dobrze, dzisiaj usłyszeliśmy o następnej strasznej śmierci we Wrocławiu. Dobrze, że go żadna wrocławska policja nigdy nie złapała. Ale już wracając do, 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 tych, do tych zabaw, to jest... To jest też ciekawe w tej książce, jak można opisać miasto z perspektywy miejsc, w których większość z nas nigdy się nie znajdzie. Większość z nas nie wejdzie na iglicę, większość z nas nie przejdzie pod przęsłami, pod, pod przęsłami mostu. Miałaś świadomość, że to fajnie uzupełnia perspektywę miasta, którą opisujesz? Szczerze mówiąc, nie myślałam tak o tym w ten sposób, ale właśnie cieszę się, że to zostało zauważone, bo, bo nawet tego nie planowałam. Ale, no, Wrocław opisać jako park atrakcji dla szalonych spinaczy, to coś nowego może, bo już na tyle sposobów zostało pisane, że. Niepewnie ja się bardziej, zaraz wrócę do tego, co mówiłem, ale ja się bardziej boję, żeby teraz jacyś wariaci nie zaczęli powtarzać wiesz, tych, tych, tych wyczynów. Bo to może powiedzmy Państwu, że. No tak, ale jak powiemy, że do tego trzeba mieć naprawdę talent, tak jak Mikołaj, to wielu postanowi się jednak sprawdzić. Więc powiedzmy, że za to się idzie do więzienia. <laughs> Ale to wróćmy do tego uzupełniania perspektywy, bo wiesz, bo to jest bardzo trudne, jeśli się patrzy na miasto wielokrotnie opisane. Wrocław ma to szczęście, jest wielokrotnie opisany w literaturze, przy różnych, przy różnych gatunkach, przy różnych wiekach, z wybitnych pisarzy również, nie tylko polskich. To ciężko jest sobie wyobrazić jeszcze taką perspektywę, której, prawda, której, której nie znamy. To, to, mnie to sprawiało dużą przyjemność takie obserwowanie Wrocławia z tych perspektyw. Nawet jeśli one są tylko hasłowe rzucone, gdzie on był, tak, co zrobił, uruchamiają wyobraźnię tego, jak to mogło, tego, Jak to mogło wyglądać. Miasto i wracamy do bohaterów. Jedyną osobą, którą uprawomocniłaś w jej ciągłym wspinackowym życiu, jeśli chodzi o życiowe kwestie finansowe, jest Nina. No przyznaję, że hasłowość tego, jak to zrobiłaś, jest porażająca, dlatego że Nina... Owszem, no ciężko pracuje, żeby dorobić, ma jakieś tam stypendium socjalne po, po, tym, po tym swoim pobycie w, w przechowalni. Jak potrzebuje zebrać na wyprawę, to po prostu bierze ileś tam, ileś tam chwilówek. U Mikołaju szybko dowiadujemy się, że ma dużo pieniędzy, bo dostał spadek. Znaczy szybko. No, w którymś momencie się dowiadujemy. I ja przy jednak realistycznej powieści, metaforycznej, symbolicznej i realistycznej, co, co, co bardzo cenię, jeśli to umie, umie połączyć. E, pomyślałem sobie, że ciekawe, jak jest z tobą w tych życiowych sprawach. Bo, no, z dużą łatwością, naprawdę jednym zdaniem, mówisz, że ktoś ma pieniądze albo ich nie ma. E, nie, nie, w, w, w takiej powieści realistycznej jednak, w, 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 nie wiem, oczekiwałbym, że, że, że trochę więcej dowiem się o e, trudach życia codziennego, szczególnie jeśli ono jest odrzucane e, jako to życie właściwe. Właściwe to jest w górach, tak? a tutaj to jest po prostu wegetacja. E, no dobrze, ale zacząłem myśleć wtedy o Tobie. Pomyślałem sobie, jaki jest Twój stosunek do pieniędzy, do zarabiania pieniędzy. Czy Twoi znajomi też dostają spadki i mają rozwiązane problemy? E, mój stosunek do pieniędzy. No, dobrze, jak są. <laughs> e, spinaczka jest drogim sportem. To, to na pewno. Jakby ja to zaznaczyłam w książce, ten aspekt, bo nie można tak tego zupełnie pomijać, że takie wyprawy, no to jest duży koszt, zwłaszcza dla młodych bohaterów. Starałam się jakoś tam to wytłumaczyć na tyle, na ile się dało, ale motyw finans problemów finansowych nie inny, to akurat przy, przez całą książkę się y, gdzieś tam pojawia i wraca i zresztą on doprowadza do takiego, a nie innego zakończenia też w dużym stopniu, to, że ona wylądowała tam, tam a nie indziej. Więc jakby to jest dość Dość kluczowym o tym, więc tak nie do końca się mogę zgodzić, że gdzieś tam nie był, nie był zarysowany. Ale dlatego to pytam, bo on jest dość kluczowy, tylko to jest mniej więcej tak, jakbyś napisała, że bohaterowi zabrakło na jedzenie, o, znalazł stówę, prawda? No to tak możemy robić co z drugą stronę i mówić, że tych pieniędzy jest tam dużo i dbałości o nie też jest dużo. Wiesz, ja, ja nie robię z tego zarzutu, ja tylko chcę też czytelnikom twoim i tym, którzy już znają, ale przede wszystkim tym, którzy nie znają, powiedzieć, że być może to też po prostu nie przyszło ci do głowy. Bo, bo nie wszystko, co robi, musi mu do głowy przyjść. Od tego jest talent, żeby wyprzedził świadomość. Że ty taką konstrukcją tego ich zagubienia życiowego tak naprawdę oddajesz hołd temu ich prawdziwemu życiu, że też informujesz nas, że właściwie nie jest, ci, nie jest ci do niczego potrzebne tak bardzo szczegółowe i detaliczne rozpracowywanie tych spraw życiowych i codziennych. To prawda, bo tutaj artystyczna strona chyba wzięła górę i może to jest ta rzecz, że nie mam takiego zamiłowania do faktycznie do rozpisywania się o e, takich typowo przyziemnych problemach i trochę bardziej skupiłam się na tych aspektach takich e, duchowych bohaterów, ale faktycznie ten motyw tych chwilówek może zasługiwał na rozwinięcie, choćby po to, żeby e, ludzie nie brali. No, bohaterka bierze ileś tam chwilówek pracując na półetatów w jakimś sklepie sportowym, w galerii no nie, 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 to już bardziej bym uwierzył, że okradła kiosk, naprawdę, niż że jej dano te wszystkie, te wszystkie pieniądze. Ale to, tak jak mówię, to nie jest zarzut, to tak naprawdę po prostu w warstwie fabularnej ty rozbudowujesz to, co ci towarzyszy, towarzyszyło jako idea tej książki. Znaczy w ogóle przenosisz nas poza problem, poza problem... Takiego z, 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 z życia. Odnosimy wrażenie, jakby autorki też to nieszczególnie e, interesowało. Nie, 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 nie da się z tego zrobić. Nie da się z tego zrobić zarzutu, chociaż może ktoś, kto będzie bardzo tę książkę realistycznie czytał, może mieć taki, taki w którymś momencie z tym e, problem. Czy wspinacze. A opisujesz tutaj jednak grupę, która w tym klubie, czy w tej sekcji, w której jest to, to, to dość, dość legendarne miejsce i legendarni ludzie je prowadzą, więc wnoszę z tego wnioskuję, że, że mówimy o, w dużym cudzysłowie, oczywiście jakiejś elicie tych spinaczy, czy adeptów. Czy to, to środowisko naprawdę tyle pije? No, pytam bo tu chłopaki lubią, dziewczęta też. Tak, ale tu trzeba zaznaczyć, że oni są młodzi i to też jest istotne. A, że... starzy nie piją. To jest, y... jest ageism, wiesz. Nie, nie. Chodzi mi o to, że moi bohaterowie zdarza się, że rzeczywiście tam piją, ale to też wynika właśnie nie tyle z tego, że są wspinaczami, to raczej z tego, że w wieku dwudziestu paru lat, w studenckim wieku, raczej wolny czas się zdarza, że tak się spędza. Kiedy się nie wspina, oczywiście. Ale... Wiem o tym środowisku, że też za, za koniecznie wylewa, ale oczywiście to nie jest zasada. Nie, Natomiast pewnie, moja książka jest fikcją literacką i, i, i myślę, że bardziej to jednak wynika z tego, że bohaterowie są w takim wieku, niż że to jest specyfika środowiska. Mhm. Kilku starszych bohaterów, którzy się tu pojawiają, którzy się tu pojawiają, są, to są to są legendarni Himalejści. Czy budując ich postaci, dwóch, a trzeciego nie niejako w tle, prawda? Mówię tak, żeby nie zdradzać, ale chodzi o to, że powiedzmy, mamy nakreślone trzy takie postaci, dość legendarne. Czy, czy, czy ich budując, posługiwałaś się. Tymi, tymi postaciami, tymi nazwiskami, tymi osobami, które są w Polsce sławne, znane, czy budowałaś na. No, bo już powiedziałaś, nie kradłam z życia, nie kradłam jakby kolegów czy koleżanek, natomiast czy, czy tutaj, nadając im takie, a nie inne cechy charakteru, skupiałaś się na, 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 na. Przepraszam, nie wiem, czy w tym świecie się o tym mówi, ale to często są celebryci po prostu. Właśnie starałam się od tego uciec jak najbardziej I, i właśnie prawie tak obsesyjnie się staram tak stworzyć te postacie tych dwóch szefów klubu wysokogórskiego, żeby oni nie mogli rodzić skojarzeń z prawdziwymi postaciami. Z racji, że przeczytałam dużo biografii, dużo o tych głośnych wyprawach teraz, miałam dużo informacji, wiedziałam jak te postacie nie powinny wyglądać, jak nie powinny się zachowywać, żeby nie były wiązane z naszymi znanymi himalajstami, żeby nie mogły być kojarzone z nimi. Tak. A, to, a to dobrze, rozumiem. Pytam, bo nie wiem, natomiast, natomiast dlaczego w takim razie? Przecież nie jest dla literatury żaden żaden grzech. Literatura mimo wszystko żeruje na rzeczywistości, nawet puszcza do niej często. Oko. Czemu tak obsesyjnie starała się tego uniknąć? Ponieważ opowiadałam bardzo osobistą historię, jeśli chodzi o tych trzech Himalajistów, taką dość kontrowersyjną, i nie chciałam, żeby ktokolwiek poczuł się w jakiś sposób oskarżony. Po prostu ta, to jest fikcyjna historia, akurat dotyczy tych Tak, tak, tak co, ale poczekaj, bo ja nie przez przypadek o to pytam, no muszę ci wyjść słowo, bo nie wiem, czy ta książka musiała, już na pewno kończyła się pisać, kiedy. No może się ukazała nieco wcześniej niż największa ostatnio afera w, w środowisku, no ale co nie miałeś świadomości, że to może zostać przyklejone do tych ostatnich wydarzeń wzajemnych oskarżeń, które się nagle zaczęły pojawiać wyjaśnień, kontrwyjaśnień, wyjaśnień, nie wiem. Znaczy, miałam nadzieję, że tak się nie stanie, bo, bo z tego, co pamiętam, książka wyszła wcześniej, ale właśnie bardzo nie chciałam wchodzić gdzieś w te, te rzeczywiste jakieś rozrapywanie ran czy, czy prawdziwe zdarzenia, jakby nie czuję się do tego w ogóle uprawniona, żeby się do tego odnosić. Ja stworzyłam swoją historię, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi zdarzeniami, dramatami, które się rozegrały i nie chciałam po prostu, żeby była z, ni z nimi wiązana w jakikolwiek sposób, czy kogoś do dotknęła, czy skrzywdziła nie, niepotrzebnie. Rozumiem. Dobrze, że mówisz, że nie czujesz się uprawniona, bo, bo to, to może jest najlepszy argument tak? i taki najmocniejszy, że, że, że nie idzie o to, że nie chciałaś z jakichś powodów, tylko po prostu nie, 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 nie uważasz, że nie masz do tego prawa. To słusznie, bo jak Państwo być może przy, tej aferze, przy tych aferach ostatnich, o których było głośno, zauważyli, dziennikarze wiedzą wszystko i oni mają prawo. To znaczy, Jestem teraz ironiczny, ale to było nie, 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 nie do zniesienia. Co to mi przypomniało te wszystkie eksperckie debaty w, te, w telewizjach. To znaczy... Po trzech pierwszych zdaniach wiemy, że mamy do czynienia z kompletnie całkowicie niekompetentną osobą, która jednak dalej brnie i próbuje nam powiedzieć, że się na, że się na wszystkim zna. Dobrze, wracając do, wracając do Liny. Troszkę Państwu powiedzieliśmy o, 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 o popularnej literaturze, o tym, jak ta książka się w niej mieści, jakie jest Twoje myślenie o tym. I, i teraz pogłębmy to trochę. Chciałbym się dowiedzieć, gdybyś miała tę książkę. Określić gatunkowo. To co to jest za powieść? Jedyne określenie, które przychodzi mi do głowy, to powieść psychologiczna. Ono się, Ciekawe, ono się parę tak? razy pojawiało. On, tak, ono się. No ale mów, Cię. Mów, tak, właśnie, bo ja mam, ja mam bardzo duży problem ze z, z gatunkowaniem tej książki, ona po prostu y, już kilka okresów słyszałam, żadne mi tak do końca do niej nie pasuje, bo, bo ani obyczajówka, y, ani literatura kobieca jakoś, jakoś te określenia mi. Nie... Literatura kobieca w ogóle, ogóle powinna być zakazana. Literatura kobieca oznacza tylko tyle, że, że może oznaczać tylko tyle, że została napisana przez kobietę. Ale nie zawsze, bo już i mężczyzna może napisać literaturę napisaną przez kobietę. Pytam o to dlatego, bo ta książka jest jednym z niewielu nie ostatnio, ale takich odważnych znaków tego, że przestańmy się upierać przy tej kategoryzacji gatunkowej. Nie? Że to po prostu w, w świecie post-wszystkiego nie ma najmniejszego sensu. Jednym z wyznaczników dobrej literatury gatunkowej jest moment, w którym możemy ją. Możemy ją przełamywać nasz znaczy, ten gatunek. To, 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 tylko to ma sens. No, to ja przypominam, że pierwszą osobą, która złamała święte zasady kryminału, była królowa kryminała Agatha Christie, która kazała zabić policjantowi. To było nie do pomyślenia wcześniej. Tego nie wolno było zrobić. A to było 100 lat temu. Z <laughs> teraz mówienie o czymś, że to jest typowe, prawda? Takie nie, nie jest zbyt mądre. Ale bardziej interesowało mnie twoje zdanie, kiedy ty pisałaś to i stąd to słowo powieść psychologiczna co raczej jednak kowoż będzie typem, a nie gatunkiem, staje się tutaj kluczem. Bo z jednej strony tak rzeczywiście jest, ale z drugiej strony nie poświęciłaś pytanie, dlaczego nie poświęciłaś więcej czasu na pogłębianie tych relacji psychologicznych. Pogłębianie, wiesz, nie w tym sensie, one są pogłębione tutaj, dobrze mnie zrozum, tylko... Zazwyczaj pogłębiamy w literaturze dłużej opisując, znaczy te stany nieco bardziej podchodząc do nich teraz bardziej wiwisekcyjnie, tak? Analizując, psychoanalizując. Powstrzymałaś się przed tym. Dlaczego? Y Dlatego, że ja mam wrażenie, że w ogóle w tej książce uciekałam podświadomie, może nawet przed jakimiś kategoriami, bo zaczęłam ją pisać jako powieść młodzieżową. Nie czułam się tak do końca idealnie w tej formie. Poszłam bardziej w psychologię bohaterów. Nie chciałam z tego robić wywodu psychologicznego. Poszło to wszystko w kierunku potem dramatu, po prostu jakby puściłam wozowe wyobraźni i w ogóle nie myślałam o tym, do jakiej kategorii ta książka zostanie przepisana, dopóki to już nie było konieczne. Więc jakby zupełnie się nad tym nie zastanawiałam. Po prostu pisałam tak, jak, jak czułam, jak mnie prowadziła wyobraźnia. No, no bo tak naprawdę to. to wiecie Państwo przecież to, o co chodzi w literaturze i, i, i tej, i co się tak nazywa, i tej, co się jakoś nazywa. W niej chodzi o dobrze opowiedzianą historię. W wypadku Liny mamy sytuację dość. Dość frapującą, bo to jest dobrze opowiedziana historia. Ma jeszcze coś, i to teraz będziemy o tym czymś przez chwilę mówić. To nie jest ten poziom psychologiczny, bo, bo, bo kiedy sobie wyobrazimy, że, że piszemy o ludziach, a jak powiedziała nam Sara, jeszcze mamy do czynienia z taką sytuacją, w której bardzo świadomie zaprojektowała takie, a nie inne, taką, a nie, takie, a nie inne historie bohaterów. Tak? I ta lina, która ma ich doprowadzić do uwolnienia, czy ta lina, na której oboje na końcu zawiśli, ale ratując sobie. Kto wie, czy nie ratując sobie życia, bo to są jednak postaci dość krańcowe. To zresztą jest, jak Państwo wiecie, znakomitym modelem literackim. I najlepszym chyba, kiedy, kiedy ten bohater jest, jest, jest krańcowy, to się pojawia jeszcze taki taki aspekt, który chyba trzeba by nazwać pokoleniowy. Jak cię pytałem o życie prywatne tych, tych, tych ludzi, o, o to, jak sobie ra, ra, radzą i że sobie tak naprawdę nie radzą, bo ty nam nie pokazujesz, jak sobie radzą, to jest jeszcze jeden element. To są dwudziestoparolatkowie. Skąd w tobie wiedza na temat dwudziestoparolatków? Bardzo łatwo jest w literaturze, która posługuje się po, po, pojęciami generacyjnymi, zapomnieć, że my już jesteśmy troszkę starsi. Ja mam 29. Tak, tak. Tylko wiesz, za moich czasów to pokolenie rodziło się co liceum i studia, a teraz się potem już co gimnazjum, a teraz co roku. Więc <gry grateki> <gry <smiling> <gry�ni> twoja perspektywa jest już jednak perspektywą osoby starszej o nich wedle nowych socjologicznych o dwa pokolenia. Skąd ich tak dobrze znasz? Czy jednak opisujesz siebie sprzed iluś tam lat? od razu powiem, opisywałam siebie i moich przyjaciół sprzed paru lat. War, 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 warto zaznaczyć, że jak, kiedy zaczęłam pisać tę książkę, miałam 25 lat, więc byłam w wieku Mikołaja, więc... Yy... Ile ty to pisałeś? No ciągnęło się to troszkę. To, to trwało, to A to trwało. dzielimy na znaki? Ile znaków rocznie piszesz? Nie, nie, to po prostu... To normalnie to człowiek proces. więcej SMS-ów w ciągu roku, wiesz, potrafi. To prawda, to prawda, to się ciągnęło. Ale tłumaczę właśnie, dlaczego, dlaczego tak było z wiekiem bohaterów. Nie wiem, jakie jest. To prawda, że nie wiem, jakie jest obecne pokolenie 20-latków. Możliwe, że zupełnie inne. Ale książka widziałam, że była reklamowana na TikToku. To znaczy, że jest jakaś szansa, że może dotarłam do tego młodszego pokolenia młodszego pokolenia Chińczyków. I, jakoś się tam przyjęła, tam, więc jest szansa, że młode pokolenie ją zaakceptuje. Mhm. Ja, ja jestem no, jeszcze starszy i, i, i ja, ja czytając to nie pamiętałem takich dwudziestolatków. No, nie byłoby źle, jakby może tacy byli, to, tak między nami mówiąc, bo to jest jednak opowieść o, o, o generacji, no, w bardzo precyzyjnym, precyzyjnie napisanym świecie, o czym powiedzieliśmy, klubów spinaczkowych czy sekcji, ale, ale to jest jednak opowieść o generacji… No, wal, wal, walczącej o każdy uchwyt w tym sensie, walczącej o, walczącej o przełamywanie barier, granic, zdecydowanej, żeby to robić. Ostatnie pytanie ode mnie, zaraz Państwa poprosimy, ale jeszcze jest jedna rzecz, bo mówimy o Wrocławiu, mówmy o Polsce w tej książce w takim tylko znaczeniu. Ona jest zupełnie pozbawiona, Śladów rzeczywistości, w której żyjemy. A tego akurat nie lubię. Ja lubię, jak literatura, która jeździ pociągami, tak jak ta literatura, która się. Która siada w knajpach, chodzi do klubów spinaczkowych, że, że, że nie chcę mi się wierzyć, że to, co się, jak teraz słyszę, ile ją pisałaś, że to, co się dzieje w Polsce przez czas, który ją pisałaś, w ogóle nie rezonuje u Twoich bohaterów. To jest następny znak tego, że ich to po prostu nie obchodzi, bo obchodzi ich tylko wspinaczka? tak? Znaczy Polska Chciałbym upraszczać. W pewien sposób jest obecna. Oni, oni bardzo chcą, chcą uciec. No, to tak, no ale to. I... Wiadomo, to 100 lat tak mamy. Tylko... <grych> no dobrze, ale dlaczego? No, przepraszam, dlaczego chcą uciec? To, to, o czym Ci mówiłam, czyli to, że oni się czują spętani, ograniczeni, uwięzieni, to nie dotyczy tylko ich życia, tylko możemy to rozciągnąć, myślę, że nie tylko na miasto, ale też na kraj. Oni, oni nie czują się dobrze ani bezpiecznie. Tam w mojej książce jest trochę Takich, e, powiedziałabym, trochę lekko ukrytych, nie wprost, e, e, nawiązań do tego, jak, e, jak oni zostali potraktowani przez system i Nina i Mikołaj. E, a ten system jest państwem, <laughs> więc e, powiedziałabym, że jest tam zawalowana krytyka, taka nie wprost. E, tego, jak państwo potraktowało Ninę jako, jako y, dziewczynę z domu dziecka, jak państwo potraktowało Mikołaja. Y, on miał jedno, jedno spotkanie z policją, tam w książce to, to pominęliśmy. I, i myślę, że, że to jest ta zawarta y, polska właśnie w książce. To, to następna rzecz, tak jest jak mówisz, rzeczywiście, to następna rzecz, która w tej książce jest potraktowana jednak dość hasłowo. Yy, jeszcze raz powtarzam, nie robię z tego zarzutu, bo ta książka jest o czymś innym, więc trudno robić zarzut, prawda, że, że jakby realia nie są, napis, to nie jest, to, w tym sensie to nie jest powieść obyczajowa, prawda, która jednak potrzebowałaby, potrzebowałaby dużego, dużej dozy takiego, takiego detalu. Yy, yy, no ale okej. Okay. Proszę Państwa, bo niestety formaty nas, te pokazuję na kamerze, tutaj formaty nas troszkę, troszkę zmieniły, systemy spotkań autorskich, Zdrażnie mnie to potwornie, no ale, ale tak jest. To, to teraz czas dla Państwa. Ja z przyjemnością yy, posłuchamy Waszych pytań, jeśli takowe macie. Yy, no i odświeżę swojego starego słuchara, Jak Wy nie będziecie pytać, to ja będę znowu pytać. No. Prosimy. Wystarczy podnieść rękę. Na porządku zawsze tak jest. O, proszę bardzo. Dziękuję. Sago pytanie do Ciebie. Jak przebiegło Twoje spotkanie z pisaniem męskiej perspektywy? Jakie to było wyzwanie? Czy było? Czy udawałaś, że zrobiłaś to tak jak należy? rozwin temat. Możesz jeszcze raz powtórzyć? Początek, bo nie usłyszałam początku. Tak. Jak poradziłaś sobie z pisaniem męskiej perspektywy w książce? To nie było takie trudne, jak się wydaje. Właściwie chyba sobie. Lepiej radziłam z formą męską, z narracją Michała, niż z narracją Niny. Była dla mnie prostsza, może dlatego, że jakoś chyba bardziej się utożsamiłam z tym bohaterem. Jego postrzeganie świata było podobne do mojego, dlatego dość łatwo mi się dopisało. Właściwie pisanie z perspektywy Niny było większym wyzwaniem. Sara również. Um, domyślam się, że e, wspinaczka, fascynacja wspinaczką pojawiła się po jakby zalążku na pomysł na książkę. Zastanawiam je ten skok. Um, pomysł na książkę po tym rzucenie się w wir tej fascynacji wspinaczką. Czy uważałeś, że to było konieczne, czy Założyłaś sobie za cel, że bez zainteresowania się wspinaczką z własną, własną jakby osobiście nie będziesz w stanie poprowadzić tej powieści tak, jak potrzeba, bo domyślam się, że niewiele autorów podejmuje aż taki głęboki research, że tak powiem. I, I myślę, że tutaj wielkie brawa dla Ciebie, że tak się stało, ale czy to było tak, że chciałaś na początku troszeczkę spróbować tego, żeby powierzchownie liznąć tą wspinaczkę i potem się tym zafascynowałaś, czy rzeczywiście od początku chciałaś to dogłębnie zapoznać i, i jak to wpłynęło na cały rozwój pomysłu na książkę? No dokładnie tak było, że najpierw chciałam napisać opowiadanie i chciałam tylko tak, myślałam, że uda mi się powierzchownie li... liznąć temat i napisać coś ciekawego i okazało się, że tak się nie da, że to jest niemożliwe, nie da się w tylko powierzchownie spróbować i napisać powieści, czy opowiadania nawet, bo okazało się, że to wszystko jest Dużo bardziej skomplikowane i złożone i trudne i fascynujące. No więc stwierdziłam, że poświęcę wspinaczce parę lat życia i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nawet jeśli nie napiszę książki, to, to będzie piękna przygoda, no, ale się udało. Skoro pisanie z perspektywy Mikołaja nie było takim wyzwaniem, zastanawiam się, co było dla Ciebie największym wyzwaniem przy pisaniu tej książki i z czego jesteś najbardziej w niej dumna? Myślę, że najtrudniejsze było właśnie to wczucie się w sytuację dziewczyny, której nikt nigdy nie kochał. Myślę, że to było najtrudniejsze wyobrazić sobie to i stworzyć jakąś postać, myślałam jak taka osoba musi być silna i jak musi cierpieć. I to było naprawdę, to było największe wyzwanie podczas pisania. Mam nadzieję, że udało mi się to dobrze zrobić. Przywołał pan, temat, przywołał pan temat tej podwójnej narracji, o której myśmy nie, nie rozmawiali. Co nie jest bardzo częste w, w literaturze, ale się zdarza. Mamy narrację pierwszoosobową. Z, z perspektywy Niny i z perspektywy Mikołaja. Jesteśmy tutaj yy, przez autorkę jako czytelnicy dość łatwo i dobrze obsłużeni, dlatego że rozdziały po prostu nazywają się imionami poszczególnych bohaterów, więc wiemy, więc wiemy, co będziemy czytać. I ja się cieszę, że pan o to zapytał. Twoja odpowiedź mnie w ogóle nie satysfakcjonuje. <tyskujesz> Powiem dlaczego, bo to jest tak. <tyskujesz> Kiedy otwiera się następny rozdział, a już się z tymi bohaterami zżyło, czyli na przykład powiedzmy po, 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 po paru nastu, paru dziesięciu pierwszych stronach książki, to ten sposób narracji powoduje, że my jesteśmy albo bardziej uprzedzeni do tego, co nas czeka, albo jesteśmy tego ciekawsi. Prawda? Czyli jeżeli ktoś bardziej identyfikuje się z Niną i zobaczy rozdział o nazwie Nina, jest mu do niego, jest mu do niego bliżej. Ta kuchnia autorska nie jest, szczególnie, nie jest szczególnie rzadka i dość często opisywana też właśnie jako sposób uwodzenia czytelnika, w taki, budując w ten sposób. Znaczy ja zauważyłem, że Nina jest więcej. Były takie momenty, kiedy czytałem tę książkę, że potrzebowałem kontrapunktu Mikołaja, to znaczy Nina myśli coś o Mikołaju, mówi coś o Mikołaju, albo Mikołaj jest bohaterem tego jej rozdziału, I naprawdę, aż się prosiło, żeby on się odezwał. A tu dalej Nina. I Nina. Jako mężczyzna uznałem, że to jest seksistowskie. Okej, okay. nie takie było moje założenie. Naprawdę. Bardziej zależało mi na tym, żeby Mikołaj był dłużej dla nas taką bardziej tajemniczą postacią. Żebyśmy patrzyli jako czytelnik na niego jej oczami i troszkę. Później, do, mojego, do jego narce rzeczywiście ona się pojawia troszkę później właśnie dlatego, żebyśmy troszkę się nim zafascynowali. Więc moje intencje były właśnie zupełnie inne. Nie chodziło o to, żeby zabrać mu głos w żadnym razie. Rozumiem, rozumiem. Bardziej się spodziewałem właśnie takiej odpowiedzi, to, to nie było znowu jakieś szczególne posądzenie o coś złego, tylko jeżeli konfrontujemy to z Tę nierównowagę prawda, wypowiedzi z Twoim wyznaniem, że, że ninę pisało ci się ciężej. To nie wiem, dlaczego nie pozwoliłaś sobie na lekkość i łatwość. I pytanie pomocnicze, żeś wiedziała o co mi chodzi. Przecież, jak napiszesz książkę tysiąc stronicową, to zawsze możesz z niej ściąć. Prawda? Dwie trzecie i zostawić taką, taką objętość. Było więcej? Pisałaś więcej? Yy, tak? Cztery wersje, myślę. Dlatego to też dłużej trwało. bo Powstały cztery wersje. Ja zmieniałam tę narrację wielokrotnie yy, i powstała ostatecznie taka wersja. Yy, ciężko mi powiedzieć dlaczego. Tu znowu zdałam się trochę na instynkt, że taka forma ostateczna będzie, będzie tą właściwą. Może też dlatego, że tajemnicę Mikołaja poznajemy dość szybko w porównaniu z tajemnicą Niny, która jest po kawałku też właśnie opowiadana i dopiero na samym końcu tak naprawdę dowiadujemy się wszystkiego. I może dlatego ta jej narracja była taką wiodącą. No ciężko mi powiedzieć teraz. Jasne, ale równoważysz to, jeśli mówimy o poznawaniu tajemnicy Mikołaja dość szybko, to jednak jego tajemnicę tak naprawdę prawdziwą tajemnicę poznajemy na końcu. On jej nigdy nie poznaje, prawda? Natomiast my ją, my ją poznajemy, więc zachowałaś tę równowagę. Yy, zachowałaś tę równowagę. Tylko, że on myśli, że, że, że niczego, po prostu niczego przed nami nie ukrywa. Ona, ona ukrywa przed czytelnikiem. On, yy, myślimy, że wiemy wszystko o tajemnicy Mikołaja, no właśnie na końcu okazuje się, że jednak nie, ale dlatego w ten sposób jest to skonstruowane. Zresztą Mikołaj jest... Yy, dlaczego jest więcej narracyjny? Myślę też, że dlatego, że ona nam przedstawia ten cały spinaczkowy świat. Mikołaj jest w nim umocowany, on wszystko wie yy, i to ona musi nas przeprowadzić przez, ten, przez te wszystkie tajemnice tego klubu, trudną inicjację, przedstawić nam te relacje, które tam działają. Mikołaj już jest w tej komfortowej sytuacji, że on już należy do tego świata. Tak, ale stąd wnosiłem, że łatwiej by ci było jednak pisać niną, bo odwołując się do pańskiego pytania, sprawa jednak wyglądała tak, że postanowiłaś skwalendować książkę, złapałaś bakcyla, i to opowieść niny, jeśli idzie o te pierwsze wyprawy, to powinna być bardziej twoją opowieść. Tak, ale no, nie chciałam, żeby było lekko i łatwo. Tak. Takie było założenie, takie jest założenie całej książki, że, że, yy, że wartościowe są trudniejsze rzeczy i wyzwania. Yy, trochę tak jest. Yy, ileś, ileś lat pracy, które doprowadzają do, yy, które doprowadzają do yy, yy, książki formalnie bardzo czystej. tam zawodowo, więc, więc to jest dla mnie Zawsze zaskoczenie, kiedy na końcu lektury, bez względu na to, jaka to jest literatura, otrzymuję książkę, książkę właśnie, właśnie wycyzelowaną. To znaczy, że, że rzeczywiście jest trochę tęsknoty. Wolałbym o nich posłuchać więcej. Wolałbym, pewnie bym wolał też jakąś trzecioosobową narrację tak, jakiegoś fantoma, który z góry mi to próbuje pokazać, ich oboje i ich, ich zależności. No, ale. Dzięki temu otrzymuje, yy, otrzymuje formę yy, czystą. Kawał w, w, w naprawdę fajnej lektury i, do, i do, dobrej zabawy, nawet jeśli to brzmi dziwnie, bo, 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 bo ci bohaterowie nie, nie do zabawy zostali nie do zabawy zostali stworzeni. A jeśli chodzi o koniec, to dla tych, których to bardzo interesuje, to powiem tak nie wiadomo. Nie wiadomo. Dalej nie wiadomo. Sara Antszak, dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry.